po tej stronie nie musimy, ja nie muszę nikogo przedstawiać, wszyscy wszystkich znają, lubią i szanują. Szanowni Państwo, chcieliśmy się spotkać, żeby po pierwsze podsumować rundę jesienną, podzielić się również tym, co nas czeka w niedalekiej przyszłości, myślę tutaj o okresie przygotowawczym, a jak również przedstawić już nowego zawodnika Łódzkiego Klubu Sportowego w osobie Rafała Kujawy, poinformować również Państwa o tym, że przedłużyliśmy umowę, z czego ja bardzo, bardzo się cieszę, z naszym kapitanem Michałem Kołbą. Mam nadzieję, że też ułatwić pracę w tym trudnym Państwu, w tym trudnym okresie, kiedy tej piłki w Łodzi będzie dużo, dużo mniej. Wiadomo, że okres teraz roztrenowania, później świąteczny i dopiero w styczniu spotkamy się ponownie. My będziemy następną konferencję prasową planować przed rozgrywkami, żeby wprowadzić w rundę, która się co prawda rozpoczęła, ale kalendarzowo w rundę wiosenną. Może o kwestiach takich organizacyjnych poprosiłbym pana dyrektora Darka Lisa o to, żeby przedstawił to, co organizacyjnie udało się zrobić jemu i jego drużynie, ponieważ to, co mnie napawa optymizmem, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu właśnie pana Lisa i jego ludzi. No my jako zarząd jesteśmy mile zaskoczeni, bo urósł nam budżet. Jak pamiętacie, w lipcu szacowaliśmy budżet na wartości nie przekraczające 3 milionów złotych. Dzisiaj możemy powiedzieć, że te wartości na pewno przekroczą 4 miliony. Mam nadzieję, że w czerwcu będę miał zaszczyt i przyjemność poinformować, że to przekroczenie jest dość znaczne, no ale to poczekajmy. Na razie mogę powiedzieć, że budżet będzie na poziomie 4 milionów złotych. Darku, jeśli mogę, to bardzo proszę. Moment. Dobra. Się przestrajamy. Przestrajamy. Dzień dobry Państwu. Może na sam początek kilka statystyk co do frekwencji. W sezonie 2017-18 w rundzie jesiennej ta frekwencja wzrosła i to znacznie w porównaniu do całego sezonu 2016-17. Poziom kibiców mieliśmy ponad 4200 średnia na mecz. Uważam, że to jest bardzo dużo, bo to jest 100% wzrost w stosunku do zeszłego sezonu. No, biorąc pod uwagę, że jeden mecz z Wisłą Puławy mieliśmy okrojony ze względu na nieczynne trybuny, zamknięcie trybun B3-B4. To naprawdę jest to wynik bardzo dobry. Myślę, że w perspektywie rundy wiosennej będzie to jeszcze wzrastało. Przygotowaliśmy też dla naszych kibiców vouchery, które są do nabycia zarówno w kasach od Aleja Unii, jak i w sklepie kibica. Vouchery te mają za zadanie zdopingować naszych kibiców na rundę do zakupu takich świątecznych prezentów. Bo tutaj jeszcze niestety, ale troszeczkę kulejemy, jeżeli chodzi o takie pamiątki typowo świąteczne. Jak Państwo zauważyli, w mojej sklepie prezesa pojawiły się też odznaki na sezon dla kolekcjonerów na sezon 2017-18 i te odznaki też są dostępne w sklepie kibica. Więc serdecznie zapraszam do zakupu takich prezentów. Co do
działań marketingowych. W grudniu sporo akcji dla dzieci, tu wspólnie też i z Polskim Związkiem Piłkarzy. Braliśmy udział w takich spotkaniach w domach dziecka. Jutro odbędzie się finał tej akcji. W niedzielę mieliśmy pierwszy, mam taką nadzieję, panie dyrektorze, to pierwszy był turniej, a nie ostatni, który będzie w tym okresie takim przestojowym, czyli styczeń, luty i w marcu dla naszych dzieciaków i młodzieży. Jak Państwo widzicie, jesteśmy na drugim piętrze w sali konferencyjnej na terenie Skyboxu. Klub przygotował ofertę na wynajem Skyboxu. Mamy już może nie tyle wstępne, co już potwierdzone wynajmy na rundę wiosenną i może nawet dłużej. Naszym celem jest wynajęcie tych skyboxów na minimum rok, może półtora roku. To też pozwoli w jakimś stopniu ustabilizować nasz budżet, jak i również dla wynajmujących. Myślę, że to będzie wspaniała okazja oglądania zmagań ligowych. Oczywiście mam nadzieję, że po tej rundzie wiosennej będziemy już grać w pierwszej lidze. Z mojej strony dziękuję za wszystko. To co, no może przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli do kwestii związanych z pierwszą drużyną i z kwestiami związanymi z drużynami młodzieżowymi. I tutaj bym poprosił dyrektora Przytułę i trenera Rubaszka, żeby przedstawili Państwu, jak to wygląda, również przedstawili kwestie potencjalnych transferów. Bo ja z dużym zaskoczeniem czytam, że o niektórych zawodnikach już mamy w klubie lub toczymy z kimś bój. To duże zaskoczenie dla mnie. Tutaj usłyszycie Państwo na pewno to, co rzeczywiście się w klubie dzieje. Krzysztof, jeśli mógłbym prosić. Ocena rundy może ja zostawię trenerowi. Ja chcę tylko powiedzieć, że my przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z tego, że jakość piłkarska jest coraz to większa, że ten zespół oczywiście zdajemy sobie sprawę z problemów różnych, natomiast uważamy, że każdy zawodnik wchodzący do tej drużyny, bo drużyna to nie jest 11 grających na boisku, tylko 25, tylu liczy kadra, ma podnieść znaczącą rywalizację, dzięki której ten pierwszy, szósty, szesnasty w kadrze będzie lepszy. I wydaje mi się, że, a nawet jestem pewny, że tak właśnie się dzieje. Tak jak powiedziałem, ocenę tego, co się działo w tej rundzie od strony sportowej, z czego trener czy sztab, czy my jesteśmy zadowoleni, z czego nie, to już zostawię trenerowi. Co do transferów, co do zawodników, którzy przychodzą tak jak dzisiaj Rafał, czy przyjdą, trzeba sobie zadać pytanie, jak często i jaka liczba piłkarzy w każdym z tych okienek transferowych powinna trafiać do klubu. Od momentu, kiedy ja jestem w klubie, przez klub przewinęło się ponad 20 zawodników, oczywiście biorę też pod uwagę piłkarzy z grup młodzieżowych, na przykład Mikołaja Maschery, na przykład Piotra Pyrdowa i tak dalej. Natomiast z zewnątrz, samych piłkarzy, którzy są lub byli w klubie, no to jest około 18-19 piłkarzy. Czyli 4 okienka, łatwo obliczyć, że to jest średnia około 5 zawodników na okienko.
Nie buduje się drużyny w ten sposób, że się takie liczby cały czas w każdym okienku pojawiają, bo to jest po prostu destrukcja, a nie konstrukcja zespołu. To po pierwsze. Po drugie, trzeba kiedyś nadać szlif i dać po prostu pracować grupie ludzi, właśnie tych 25, żeby oni ze sobą zaczęli funkcjonować bez słów. No i wydaje mi się, że czas najwyższy, żeby właśnie tę stabilizację gdzieś złapać. Dzisiaj przedstawiamy Rafała, z którym ja myślę, że Rafał zaczęliśmy rozmawiać gdzieś w kwietniu, kiedy jeszcze Rafał był zawodnikiem z Tomilu, ale był przed kontuzją. No i teraz w jakiej sytuacji my jesteśmy jako klub pozyskujący Rafała, w jakiej sytuacji jest Rafał? Wydaje mi się, że zarówno my potrzebujemy dobrych piłkarzy, a Rafał niewątpliwie bardzo dobrym piłkarzem jest. Myślę, że gdyby nie ten uraz, to dzisiaj Rafał by z nami nie siedział, tylko grałby na poziomie po prostu wyższym. Tak mi się wydaje. To po pierwsze. Z drugiej strony, czego potrzebuje Rafał? Rafał potrzebuje przede wszystkim powrotu do tego, żeby właśnie pokazać to, jakim piłkarzem jest. A wydaje mi się, że środowisko łódzkie, wychowane klub, który się rozwija, to wydaje mi się, na tę chwilę nie ma lepszego pomysłu na to, żeby dwie strony się spotkały i my zrobimy wszystko, żeby Rafał po prostu funkcjonował tak jak umie, bo umie bardzo dużo. Co do reszty transferów, co do zawodników, którzy być może się pojawią, być może się nie pojawią, tak jak mówimy. Nie chcemy tutaj określać liczby piłkarzy, którzy w tym okienku zimowym mogą do nas przyjść. Pracujemy intensywnie już nad okienkiem letnim, co nie oznacza, że być może jeszcze jedna, dwie osoby się pojawią teraz, ale nie chcemy robić rzeczy na siłę, nie chcemy robić rzeczy, które po prostu zaburzą pewną myśl o budowie całego 25-osobowego zespołu. No i chyba tyle w kwestii potencjalnych tutaj wzmocnień. Grupy młodzieżowe oczywiście to jest pewien ciąg zdarzeń i żeby, nie będę tutaj mówił może o wynikach, bo łatwo wejść na różnego rodzaju portale, czy to Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, czy Łączy Nas Piłka. Zapraszam tam są wszystkie wyniki, tam są wszystkie informacje odnośnie tego, które miejsce dany rocznik, dana grupa chłopaków zajęła. Ja bardziej chcę się skupić na tym, co jest od samego początku jakby naszym celem, czyli wdrażanie piłkarzy młodych, piłkarzy od nas z klubu do pierwszego zespołu. No, wydaje mi się, że jeżeli teraz popatrzymy na tą najstarszą grupę, czyli Centralną Ligę Juniorów U19, bo to są roczniki 1999 i rocznik 2000, no to z rocznika 99 mamy trzech piłkarzy w kadrze pierwszego zespołu, regularnie grającego jednego będącego na pograniczu grania i wdrażania się w tę piłkę seniorską, no i jednego, który czeka na swoją szansę i ja jestem święcie przekonany, że wkrótce tę szansę otrzyma, bo jest po prostu do tego przygotowywany. Teraz, żeby była też jasność, budowa grup młodzieżowych i tego całego pionu grup młodzieżowych to jest pewna ciągłość. W momencie, kiedy pojawia się dziura w jakimś roczniku, no to jest trudno pewne rzeczy już później nadrabiać. Dlatego bardzo mocno zainwestowaliśmy, szczególnie w drużynę U17, czyli drużynę prowadzoną przez trenera Rafała Majewskiego i trenera Marcina Pogorzałę. Bardzo mocno postawiliśmy na zatrudnienie trenera przygotowania motorycznego, czyli Pawła Drexlera, plus za chwilkę pojawi się też trener koordynator do grup najmłodszych. Bardzo mocno chcemy inwestować w ludzi, po prostu ludzi zaangażowanych, ludzi z pasją. No i nie ukrywamy też, że chcemy po prostu piłkarzy z naszego regionu. Stąd tutaj trafiają piłkarze z różnych stron, jakby patrząc na północ, na południe, ale od Łodzi, niekoniecznie północ Polski czy południe Polski, bo na razie nie jesteśmy jeszcze na tym etapie.
Współpraca ze szkołą Gortata to jest coś fantastycznego i wydaje mi się, że tak prowadzony zespół właśnie, czyli ta klasa licealna rocznika 2001, czyli właśnie o tym roczniku mówię, która awansowała do centralnych juniorów, jest profesjonalnie prowadzona. I chciałbym, żeby właśnie ta kontynuacja przez najbliższych kilka lat sprawiła, że tych dziur w rocznikach nigdy nie będzie. Bo nie ukrywam, że wraz z przyjściem tutaj, analizując sobie pewne rzeczy, zresztą mówiliśmy to na konferencji, ilu zawodników tutaj w UKS-ie gra z roczników 94, 95, 96, 97, no to nie znajdziemy. To są właśnie te dziury odpowiednie. I żeby ich nigdy nie było, to po prostu trzeba mocno się tutaj sprężyć, pogłówkować i po prostu rozwijać ten klub. Stąd współpraca, jeszcze raz zaznaczę, ze szkołą Gortata. Współpraca z klubem Vera Sport, gdzie teraz odbył się bardzo fajny turniej dla szkół, no, tych, które są po prostu w pobliżu Łódzkiego Klubu Sportowego. Mówię o osiedlach Redkinia, Polesie, Koziny, Teofilów. To jest coś, co chcemy robić też cyklicznie, żeby po prostu tutaj budować. Nie chodzi o to, żeby od razu budować z 10-latka piłkarza profesjonalnego, bo nie w tym rzecz. Chodzi o samą inicjatywę, taki ruch społeczny, budowanie środowiska łódzkiego związanego właśnie z klubem, bo nie każdy będzie grał pewnie zawodowo w piłkę, ale myślę, że każdy może być kibicem, fajnym kibicem, który po prostu przyjdzie i będzie wspierał drużynę na meczach. Co do planu, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę na tę zimę. No to nas teraz jest taki okres do 20 grudnia, gdzie trwa jakby praca nad rzeczami, których brakuje, albo które my zauważamy, że są problemem dla poszczególnych zawodników. Początek okresu przygotowawczego to jest 8 stycznia. Tutaj widzimy mecze kontrolne w tym okresie. Co do zgrupowania. Na razie jest to opcja, że będziemy trenowali na własnych obiektach. Natomiast drużyna będzie zakwaterowana w jednym z hoteli myślę, że wysokiej jakości w okolicach Łodzi. Ale nie ukrywamy, że być może jeszcze gdzieś tutaj coś się zmieni. Ale na chwilę obecną tak to wygląda. No i co? Co do przygotowań samego planu, pomysłu na drużynę, to oczywiście tutaj oddam może głos trenerowi Robaszkowi, żeby to wszystko podsumował. Z mojej strony chyba to wszystko. Dziękuję. To ja mam na pewno. Słuchaj, podsumowanie sportowe zaczyna od tego, że w awansie, który nam przyszedł w bardzo trudny sposób do drugiej ligi, skoncentrowaliśmy się tak, że najważniejszy był dla nas każdy mecz. I tygodniami pracy podchodziliśmy do najbliższego meczu. W ten sposób runda jesienna okazała się dla nas rundą udaną. Zdobyliśmy taką ilość punktów, która powoduje, że jesteśmy w tej górnej części tabeli i mamy prawo rozmyślać o najwyższych celach w tej klasie rozgrywkowej, a więc o awansie do pierwszej ligi. Patrząc na rundę, trzeba spojrzeć na piłkarzy. Jedno było zaskoczenie dla mnie w trakcie rundy jesiennej. Jest to zawodnik Krystian Pieczara, z którym klub się rozstaje na prośbę zawodnika ze względu na jego problemy osobiste. I w tym momencie Krystiana nie ma w klubie. To było to, co mnie zaskoczyło. Z rzeczy pozytywnych to bym powiedział, że funkcjonowanie drużyny piłkarskiej, w jaki sposób
ci młodzi ludzie podchodzili do pracy jako sportowcy. Była to bardzo pracowita grupa w tym okresie. O sporej dyscyplinie indywidualnej, sporej dyscyplinie drużynowej, a dzięki temu mogliśmy starać się i polepszać taktykę tej drużyny. A ta taktyka odgrywała bardzo dużą rolę w drugiej lidze. Powodowała właśnie to, że potrafiliśmy grać, nie przegrywać meczy, nie tracić bramek. To jeżeli chodzi o podsumowanie moje takie ogólne drużyny OKS. Rzecz następna, która jest przed nami, no to bardziej już bym powiedział, że w podsumowaniu skupiam się na tym, co jest przed nami, bo to jest znacznie ważniejsze niż to, co się odbywa. A więc już ten okres grudniowy mamy podzielone na pracę indywidualną, na pracę całej drużyny, tak abyśmy utrzymywali cały czas jak najwyższy poziom sportowy, aby okres przygotowawczy zaczynać z wysokiego pułapu sportowego. Co za tym idzie, staramy się w ten sposób funkcjonować, żeby każdy z tych zawodników robił postęp piłkarski, jak również ten motoryczno-fizyczny. Do tego zmierzamy. Naszym celem najbliższym, do którego będziemy się przygotowywali, jest to pierwszy mecz na wiosnę. I tylko w tą stronę wszystko jest skierowane, abyśmy pierwszy mecz na wiosnę zagrali i zagrali go jak najlepiej. Cel w tym meczu będzie zdobycie punktu. W tej chwili z mojej strony. Jerzy ma pytanie. Nie, bo tam na tym ekranie pojawiały się sparingi, nie? Tak. Powiem panu szczerze, że 4 zapisałem, a pozostałe 5 nie. Mógł pan powiedzieć? Powtórzymy slajdy. Ja żadnego nie zapisałem. No. Ale może a ja zdjęcie zrobiłem. A czy tego się nie da wyblokować? Luty, bardziej nad luty idę. Luty, ale jesteś opiekun. To ja zadam pytanie, wykorzystując to, że Jerzy przepisuje i spytam pana prezesa. Panie prezesie, mówił pan, że jest budżet rezolacyjny, milion poszedł w górę. To skąd pomysł, żeby nie było zgrupowania poważnego? To jest, moim zdaniem, to jest pytanie do trenera, ponieważ te decyzje zapadają w sztabie. Ja nie mówiłem, że budżet jest rewelacyjny, powiedziałem, że jest większy. Wszyscy wiecie, że w piłce nie ma takich pieniędzy, których nie można wydać. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest kwestia tutaj trenera. My również patrzyliśmy na to, co nas spotkało poprzedniej zimy i patrzyliśmy na coś, co jest najważniejsze, czyli jakość boisk. I znając jakość boisk przy ulicy Miniarskiej, również tego nowego boiska, przyznam się szczerze, że będzie trudno znaleźć takiej jakości boisko w Polsce. Problem oczywiście i dlatego tutaj to, o czym wspominał dyrektor, że być może będziemy musieli się pokusić o to, żeby jednak drużyna była w parę dni skoszarowana w innym miejscu i wyjechała na obóz, jest taki, że ten obiekt miał być oddany 20 listopada. Jak wiemy, jest grudzień, ale nie jest oddany i póki co nie wiemy, kiedy będzie oddany. Natomiast kwestie, jak ma wyglądać obóz, gdzie i tak dalej, i co ma być zapewnione, to ja tylko spełniam, wspólnie tutaj z moim kolegą, tak naprawdę to spełniamy życzenie sztabu szkoleniowego. Czyli ja rozumiem, że ten nie życzy sobie nigdzie zgrupowania poza lożą. Mając bardzo dobre obiekty własne, dlaczego mam z nimi nie korzystać? Dlaczego mam jechać na inne? No bo cała Polska jeździ, więc tutaj, dlaczego ŁKS zostanie na miejscu? To jest tyle. Ale ja to rozmyślam jak cała Polska. Rozmyślam tak, żeby było jak najbardziej korzystne dla nas. Chciałbym się jeszcze coś zapytać, jeżeli można. Nie. Przedstawił pan nowego piłkarza, Rafała Pojawę, którego znamy od wielu, wielu lat. Nie? Ja tak zrozumiałem, że pan jako dyrektor sportowy myśli przyszłościowo. Czyli jakbyśmy mogli rozumieć, że ten awans do pierwszej ligi mamy w kieszeni. No bo trudno by było nie awansować, kiedy mogą 4 zespoły awansować, a jesteśmy w tej czubie tabeli. Myśli pan już o piłkarzach na pierwszą ligę. Czy do tego składu dzisiejszego jeszcze ktoś trafi? Czy będą to już piłkarze, którzy pojawią się dopiero latem? Nie no, ja wyraźnie powiedziałem chyba taką rzecz, że jeżeli ktoś jeszcze
nad kim pracujemy, będzie dostępny w tym okienku zimowym, to być może się pojawi. Pracujemy nad okienkiem letnim, bo jeżeli pan, pani wie, zazwyczaj w 90% piłkarzy kontraktu kończył się lato. Czyli generalnie zimą trzeba za zawodnika płacić. W Polsce raczej nikt nie chce płacić, stąd praca nad okienkiem letnim, a wiadomo, że latem już można pozyskać zawodnika, znaczy zawodnika można pozyskać już zimą, ale z opcją przyjścia do klubu w sezonie letnim. To, czy my mamy w kieszeni coś, ja wiem, że w kieszeni mam telefon, a czy mamy awans, to tego jeszcze nie wiem i tego się nie dowiemy pewnie do końca maja i początku czerwca. Także pracujemy nad piłkarzami takimi, którzy, czy to będą piłkarze pierwszoligowi, ekstraklasowi, drugoligowi, trzecioligowi. Pracujemy nad wszystkimi ligami centralnymi w Polsce i nad wojewódzkimi też. I to nie oznacza, że piłkarz ma do nas trafić tylko i wyłącznie z pierwszej ligi czy z ekstraklasy, bo może to też być piłkarz trzecioligowy. Ale z założeniem, tak samo jak zimą tamtego roku, przykład Maksymiliana Rozmowowicza pokazuje, zawodnik przyszedł z pierwszej ligi do klubu trzecioligowego. Czyli być może teraz będzie sytuacja taka, że przyjdzie piłka z przeszłością ekstraklasową do klubu drugoligowego. Ale czy to nastąpi zimą, tego nie wiem. Bo to jest uzależnione i od klubu, na przykład, w którym dany piłkarz jest, i od samego piłkarza, i od tego, czy my po prostu będziemy do porozumienia. Ja może źle zrozumiałem, wie pan, pan tak powiedział, za pańskiej kadencji przyszło 18-19 piłkarzy, w każdym okienku transferowym 5. Nie. No tak pan powiedział, średnio 5. Dziś pojawia jest jeden, to będzie znaczy tego, że należy jeszcze zimą przyjdzie 4? No tak, no to nie, latem 8. Uśredniają tylko piłkarzy. To jest czwarte okienko, kiedy możemy robić pewne ruchy. Panie Jurko, pan jak z tym przysłowiowym sędziem? Mnie się podoba jedna rzecz mi się bardzo podobała w tym pana pytaniu, że my mamy awans. To mi się bardzo podobało, to jest budujące w pana. To ja się czuję Łukasiakiem, ludzie. Co mnie cieszy, naprawdę. Ja panu coś powiem, moja żona ma więcej medali zdobytych za UKS-em niż niektórzy piłkarze lat gry w tym klubie. Ja to jest miłe. No. Ja rozumiem, że z miłością... Wtedy to zarozdawali bez walki. Ale to budujące jest naprawdę. Dziękuję za to. Ale czy ja dobrze słyszałem żona? Tak. Żona! Czy ja mogę pana dyrektora w związku z tym zapytać a propos, skoro tak już tymi się bawimy? Kadra ma liczyć 25 piłkarzy, tak? Czyli jeżeli wypadnie trzech z kadry, to trzech łącznie nowych piłkarzy będzie, tak? I kadra może liczyć nawet teraz, czy jest ich więcej z tego powodu, że na przykład też chcemy naszych młodych chłopaków gdzieś już przygotowywać do tej piłki seniorskiej. Z założenia chcemy, by to było 22 piłkarzy polu plus 3 bramkarzy, ale jeżeli to będzie 21 plus 3 bramkarzy, to nic tutaj się wielkiego nie zdarzy. Także ta jedna osoba w jedną czy w drugą stronę to jest zawsze margines taki, zrobić błędy. Może być nadwyżka, może być troszeczkę. Jeżeli będzie to 24, to po prostu zrobimy tak, że damy piłkarza z juniorów i będzie lekarza. Mogę mieć pytanie do pana Rafała? Tak. Niech mi pan powie, czy przyjście do UKS-u to dla pana krok wstecz, żeby potem zrobić skok do przodu? No, sekundę. Szczerze mówiąc, kilka lat temu już zrobiłem jeden krok w tył i mam nadzieję, że wyszło mi to na dobre. Później wróciłem do pierwszej ligi i z tego jestem zadowolony. Mam nadzieję, że teraz będzie tak samo. Ja bym chciał się z pana Sarskiego zapytać, prezesie. Panie prezesie, mówił pan, że przedłużył pan kontrakt z panem Kołbą i nowym piłkarzem jest pan Kojarek. Mógłby pan powiedzieć, do kiedy pan przedłużył ten kontrakt i na jak długo podpisał pan kontrakt z panem Kojarek? Z
Michałem to do końca, natomiast już tak serio... Już kiedyś nawiązywałem do profesji mojej, ale to zostawmy. Z Michałem podpisaliśmy kontrakt do czerwca 2019 z opcją przedłużenia na następne okresy, natomiast z Rafałem podpisaliśmy kontrakt półtoraroczny. Bez opcji. Bez opcji. Ja mam jeszcze do pana Rafała, czy propozycja okresu była jedyna, czy też jeszcze jakieś inne próby starały się o pana? Szczerze, prowadziłem kilka rozmów z próbami, no ale... A może pan wymienić nazwy? Słucham? Czy może pan wymienić nazwy tych próbów? A to były takie wstępne rozmowy, można powiedzieć, przez agenta, tak? A jak to wyglądało, że tak powiem... Jaka była informacja prawdziwa z jego strony, no to szczerze mówiąc nie wiem, no kończanka Olimpia. Na dniach miałem propozycję z Olimpii Grudziądz, to jest Raków Częstochowa, więc kilka tych klubów było. No. Cieszę się, że trafiłem tutaj. I co sprawiło, że właśnie pan trafił tutaj, bo jednak te kluby, co pan wymienia, to są grają troszeczkę wyżej. A co sprawiło, że pan zdecydował się na propozycję UKS-u, na ciekawsza? Największa perspektywa rozwojowa, jak to wygląda? Przede wszystkim pomóc drużynie, a drugie to chęć odbudowania się po kontuzji. Czy idzie pan ślady Mili? Czy się to też odbudowania, później grał w pół wieki, nie? Każdy, kto przychodzi do UKS-u, mówi, że chce się odbudować. To jest najlepszy klimat, pan Juk. Pobudowy. Ale pobudowany już pan jest. Tak, panie prezesie, czytałem taki wywiad pański w przyrządzie sportowym. Mówił pan dużo bardzo ciekawych rzeczy, między innymi takich, że rozmawiał pan z dwoma potężnymi firmami, które byłyby skłonne zainwestować do UKS. Tak zrozumiałem z tego wywiadu. I druga taka fajna informacja, jaką pan tam sprzedał, była taka, że na dniach, nie na dniach, na miesiąc, za dwa, za trzy, powstanie spółka. Dziękuję. Jeśli chodzi o tą pierwszą, czy tą drugą kwestię, czyli związaną ze spółką, to wszystko jest przygotowane. Będziemy przed rozpoczęciem rundy wiosennej składać dokumenty do PZPN-u. Zastanawialiśmy się i ja czerpałem opinię z większych fachowców, jeśli chodzi o niuanse, przepisy PZPN-owskie, między innymi od prezesa Kazimierczaka, i tutaj patrzyłem na pewne reguły, jakie tutaj panują. Przepis mówi a propos zmiany tożsamości prawnej funkcjonującego klubu, że robi się to z reguły po zakończeniu rozgrywek. Ja chciałem ułatwić sobie życie, chciałem to zrobić między rundami ze względów, można powiedzieć, finansowo-księgowych, bo zamykałem rozdział 31 grudnia. Myślałem, że od 1 stycznia ruszymy ze spółką, bo ona jest przygotowana, natomiast okazuje się, że to oczywiście jest możliwe, ale jak patrzymy na historię klubów, które zmieniały formę prawną, to wszystkie robiły to po zakończeniu sezonu i my będziemy w tym samym kierunku szli. Jeśli chodzi o inwestorów, w styczniu prześlę panu zdjęcia ze spotkania z jednym z inwestorów, nic więcej nie mogę powiedzieć. Jeszcze jedno pytanie. Jak już tak rozmawiamy. W tym samym wywiadzie mówi pan, że... A czy to będzie kobieta, czy mężczyzna? Nieważne. Jest pan nie widzi jakiś problem. Ja tak zrozumiałem z tego wywiadu, że widzi pan problem, że pan właśnie gdzie zagra ŁKS, nie? Ale do ekstraklasy. Nie, do pierwszej ligi. No. Nie, bo ekstraklasy. Ekstraklasy, tak? Tak, oczywiście. Nie pan wie. Czy ten stadion zostanie dopuszczony do pierwszej ligi? Przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej mówią, że klub Beniaminek ma zawsze w każdej klasie rozgrywkowej, to też widzicie państwo teraz, jeśli chodzi o Gwardię Koszalin, która praktycznie pierwszą rundę grała na wyjazdach, rundę jesienną. Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej, Beniaminek ma pół roku na to, żeby dostosować stadion do wymogów obowiązujących w danej klasie rozgrywkowej. Nasz stadion, czego brakuje? Brakuje oświetlenia.
Podgrzewane? Nie. Podgrzewana płyta dotyczy jest tylko ekstraklasy. Tylko ekstraklasy. Mówimy o ekstraklasie. Tak. A, natomiast jeśli chodzi o pierwszą ligę, brakuje tutaj wyłącznie oświetlenia i to jesteśmy świadomi. I to już jest kwestia teraz i wyłącznie władz miasta, czy rozpoczną inwestycje zgodnie z tym, co jest wielokrotnie składane deklaracje. Natomiast jeśli chodzi o ekstraklasę, to na pewno ten stadion w takiej formie nie będzie dopuszczony. Ale inwestycje oświetlenia czy inwestycje? Nie, ja mówię o inwestycje całościowe. I wtedy co, będzie warunkowa licencja, tak? Czy... Tak, no to jest jakby standardowo, to jest przyznanie warunkowej licencji. Z nadzorem infrastrukturalnym, się chyba tak fachowo nazywa. Czyli jest to możliwość, że w razie bardzo czego włączymy oczywiście, zostaną postawione jakieś tymczasowe oświetlenie, czy po prostu... Nie no, wydaje mi się, że przynajmniej inaczej. Ja mam taką nadzieję, że spełnią się słowa i pani prezydent, i ludzi z Urzędu Miasta Łodzi, że rozpocznie się inwestycja i nie taka, że będą jakieś koncepcje, makiety i tak dalej, tylko po prostu konkretna inwestycja, bo wszyscy wiemy, że ten stadion ma projekt gotowy. On tak naprawdę wymaga tylko i wyłącznie zmiany dat, nowych uzgodnień, natomiast on jest gotowy, bo tutaj ta trybuna, w której się znajdujemy, jest wyciągnięta z całego projektu. To nie było projektowane oddzielnie, tylko wzorowane na projekcie pierwotnym. A jak wiemy, pierwotnie miał być cały stadion. Nie, chyba tylko trzy trybuny, nie? Tak, ale zarys i wszystko... A bo pani Zanuska mówiła, że to cztery, nie? Tak, so, łącznie z trybuną od strony... Ale panie prezydencie, coś się od tego czerwca ruszyło? Nie wiem, był pana spotkania z panem prezydentem? Czy ja mogę powiedzieć, co my zrobiliśmy jako klub i czym dysponujemy? My zrobiliśmy wszelkie podkłady geodezyjne, zrobiliśmy swoje koncepcje, i biznesowo powiem, że z rynku zebraliśmy listy intencyjne potencjalnych najemców i tutaj się spotkaliśmy z dużą pomocą tutaj naszych sympatyków. Okazuje się, że to miejsce dla wielu potencjalnych najemców jest dość ciekawe, bo ja mam w biurku chyba 10 czy 11 listów intencyjnych bardzo poważnych przedsiębiorstw. Sądzę, że każdy prezes klubu w Polsce, bez względu na klasę rozgrywkową, chciałby z takimi przedsiębiorstwami podpisywać umowy. Ja nie jestem upoważniony, żeby mówić i wymieniać te firmy, ale te firmy naprawdę napawają optymizmem, wskazują bardzo konkretnie okres, jaką powierzchnią najmu są zainteresowane, na jak minimalny czas i pokazujemy miastu, że to nie musi być obiekt, który będzie żył tylko raz na dwa tygodnie, jak jest mecz będzie rozgrywał UKS, tylko że to będzie obiekt, który będzie funkcjonował 7 dni w tygodniu i nie będzie przynosił operacyjnych strat, tak jak chyba większość stadionów w Polsce. A mógłby pan jeszcze, panie prezesie, ukryć rąbka tajemnicy, ile sprzedaliście skyboxów na dzień dzisiejszy? Wyfakturowanych, zapłaconych? No, z podpisaną umową. Nie, mamy 6 skyboxów na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, no, nie zafakturowanych, ale że klepniętych. Natomiast jakby na przygotowanie i podpisanie umów czekam również na... W pierwszej kolejności musimy podpisać umowy, na szczęście już wynegocjowanymi warunkami z Matysem. Czyli 6 skyboxów to jest gdzieś około 30%, nie? Bo to jest, to znaczy my będziemy mieli do bodajże 14 bądź 15 skyboxów będziemy mieli w użyciu, bo prezydencki plus 3 bądź 4 zostali sobie Matys. To jest ten brakujący milion w budżecie, który urósł? Z tych skyboxów? Nie, ja nie mówiłem w ogóle tutaj o skyboxach, ja mówiłem o budżecie klubu do końca tego roku. Nie mówię o wirtualnych pieniądzach, które będą i tak dalej, natomiast mówiłem o budżecie, kończy się rok, wiem jak wyglądają wyniki finansowe do końca października,
Za 3-4 dni będę wiedział, jak wyglądają do końca listopada i z szacunku wychodzi, że 2,17 zamkniemy właśnie taką wartością. Nadwyżką. Poradzimy sobie z tą nadwyżką. Ci piłkarze mogą liczyć na ekstra premię albo podwyżki. Kwestie z piłkarzami mamy... Nie, jak ktoś uśmiecha pan Kołba. Na kim to wpływa? Michał ma podpisany nowy kontrakt, a może dlatego. No właśnie, może Michał coś powie. Jaki ma kontrakt? Ja bym cię poprosił o podsumowanie rundy jesiennej, bo mało w tych chwilach biegowałeś z siatki, chyba dobrze. Znaczy to na pewno, jeśli chodzi o moje podsumowanie tej rundy jesiennej, no to tak jak już zostało powiedziane, uważam, że ocena może być tylko bardzo dobra, bo myślę, że mało kto kilka miesięcy temu się spodziewał takiego wyniku. Ale też trzeba pamiętać, że jesteśmy nawet nie wiem, czy w połowie drogi i tak naprawdę na tą chwilę jeszcze nic nie osiągnęliśmy i przede wszystkim musimy się skupić na dobrym okresie przygotowawczym, na dobrych treningach, potem na pierwszym meczu, gdzieś tak krok po kroku realizować cele, nie wybiegać już myślami, co będzie w czerwcu, bo to nie jest takie proste. Już raz byliśmy w podobnej sytuacji i wiemy, jak to się skończyło, więc myślę, że musimy się skupić na tych najbliższych celach, a nie gdzieś wybiegać myślami daleko w przód. Mam do ciebie osobiście, jako osoby, która świeżo przedłużyła kontrakt, też chyba była dobra runda, biorąc pod uwagę to, że prezesi jeszcze lata gdzieś tam poszukiwali do tego konkurenta, a ty nawet w przedbiegach ją wygrałeś, bo nie trzeba było nikogo sprowadzać. Znaczy, no to już chyba pytanie do prezesa, czy to są jakieś poszukiwania. moja rola jest prosta, no, staram się jak najlepiej wykonywać te swoje obowiązki i jeśli ktoś to ocenia dobrze, no to jestem z tego zadowolony, no i tak to wygląda. A jak pan ocenia tą ligę? No jeśli nawet upada, czy... Taka przeciętna, nie? Czyli jest na pewno bardzo wyrównana. No. Nie można powiedzieć, że jest to jakiś outsider, z którym się łatwo grało. No. Nie ma na pewno takich zespołów jak Motor Lubawa, czy takie zespoły były w trzeciej lidze, gdzieś tam ten Ruch Wysokie Mazowieckie odstawał. I nie ma to na pewno takich to zespołów, bo tak naprawdę z każdym się gra ciężko i te mecze niewiele się od siebie różnią. No. Myślę, że praktycznie z każdym zespołem, jak graliśmy, to te różnice między tymi zespołami nie były duże i te mecze wyglądały bardzo podobnie. No bo jakby się opierać tylko na statystykach, nie? To jesienią trafił do pierwszego składu jeden piłkarz, nie? Fidejko. No i tam niektórzy wchodzili sporadycznie. I przegraliście tylko jeden mecz. A z tym stałym składem w trzeciej lidze przegrywaliście więcej spotkań, nie? Bardziej się zgrało. Bardziej się zgrali, proszę. A, bardziej się zgrali. No widzę. No, to nie zawsze wynika na wymianie całości drużyny. Jest trudniejsze. Nie, no wszyscy mówią, proszę pana, że ta czołówka z drugiej lidy bierze się z tego, że są zespoły jakby trochę zestarzały się, nie? Bo grają tym samym składem od pewnego czasu. Nie? Czy UKS gra składem trzeciej ligi, Warta gra też takim starszym składem, Jastrzębie. Nie, panie Jurko, może ci zawodnicy się rozwinęli, są najlepszymi piłkarzami, nie wpadną. No nie zaskoczył. Nie, to jest duża zasługa trenera. Dzisiaj pan zaskakuje, rozumiem, że dlatego, że Mikołajki się zbliżają. Ja jeszcze mam jedno pytanie, takie troszeczkę z boku, ale zapytam. W związku z tą doskonałą sytuacją finansową, jak pan powiedział, która się szykuje na koniec roku, czy w rundzie wiosennej już nie będzie pan dzielił dziennikarzy na lepszych i gorszych, tych, którzy będą mogli wjechać do klubu i tych, którzy będą musieli autostradać na Karoleckiej i tak dalej? Znaczy, to jest pytanie naprawdę nie do mnie. Ja już to powtarzam, ja już... Pan nowych miejsc, na do pana. Tak, ale ja za te miejsca, które płacę, są skierowane dla ludzi, którzy zakupują bilety VIP-owskie. Oni otrzymują od nas karty Mayfairowe, na podstawie których wjeżdżają tutaj na parking i na ten parking nie płacą. Natomiast wydaje mi się, że jest tak duże i silne lobby na to, żeby
te reguły były zmienione, ale nie zmienione w klubie, bo tylko no, przekazujemy. Klub ale musimy wskazał konkretnie, którzy mogą i wskazał reszta, że nie może. Także tutaj coś się chyba mylimy. Pozwoli pan, że to powiem, co wiem. Wiem, że jest tak silne lobby, że jest szansa, że będą zmienione reguły i tutaj, bo ja widzę przestrzeń, gdzie można byłoby ją dedykować dla mediów. Ja tą przestrzeń wskazałem, mam nadzieję, że ona się znajdzie w przyszłej rundzie. Klub będzie czynił starania, żeby się taka przestrzeń znalazła. Dziękujemy bardzo. Czy tu przestrzeń jest tak duża, że jeśli macie państwo życzenie, to jesteśmy oczywiście do dyspozycji. Jurek, poczekaj.